Dzień dobry, witajcie kochani. Chyba już jestem na żywo, tak mi się przynajmniej wydaje, że powinniście już mnie widzieć i słyszeć. Ja mam teraz chwilkę, dawno też tu nie wchodziłem. No, jak wiecie, ja bardzo się skupiam na pracy, zarówno tej w gabinecie przy zabiegach, jak i tej terapeutycznej, jak i tej aromaterapeutycznej. I jest mnie tutaj mało, ale staram się do Was i tak regularnie przychodzić z różnymi ciekawymi informacjami, więc mam nadzieję, że też dzisiejsze spotkanie Was zainteresuje. Dość taki spontaniczny live. Ja jestem w podróży, obecnie jestem w Portugalii, z której Was serdecznie pozdrawiam. I postanowiłem dzisiaj wejść i opowiedzieć Wam o czymś, o co w sumie często mnie pytacie. Pytacie mnie często, co i dlaczego obecnie stosuję z olejków eterycznych, i chciałam powiązać ten temat między innymi z podróżowaniem, dlatego że właściwie każdy mój wyjazd, zarówno taki bliższy w naszym kraju, jak i też już bardziej dalszy, na przykład za granicę, jest związany z tym, że zabieram z sobą właśnie olejki eteryczne. Zabieram zazwyczaj taki mały mini kuferek na właśnie 12 olejków i też taki drugi kuferek na 10 rolonów i jeszcze takie drobne rzeczy, które też Wam tutaj właśnie pokażę, które mogą się przydać. I myślę, że to trochę Wam odpowie na to, z czego ja najczęściej korzystam i dlaczego, ale też na przykład, jak możecie wesprzeć się olejkami eterycznymi właśnie w podróży, gdy wyjeżdżacie, gdy często te wyjazdy są związane z różnymi aktywnościami. I właśnie chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że z aromaterapii możemy korzystać zawsze i wszędzie. Oczywiście wiele zależy od okoliczności, w jakich się znajdujemy, ale naprawdę olejki eteryczne są w stanie zadziałać i pomóc w każdej sytuacji, która wymaga ingerencji, jeśli chodzi o nasze ciało fizyczne, czy też o nasze emocje i psychikę. Więc trochę nieważne, czy my mamy jakiś tutaj problem związany z, nie wiem, strawieniem, z problem ze spaniem, skaleczymy się, poparzymy i tak dalej, czy na przykład coś nas bardzo rozzłości, mamy gorszy nastrój, albo właśnie potrzebujemy się tutaj uspokoić, to tu nam olejki eteryczne bardzo, ale to bardzo pomogą. One właściwie od wielu, wielu miesięcy są cały czas nieustannie w mojej takiej praktyce, głównie w ciągu dnia, ale też nierzadko w ciągu nocy, szczególnie kiedy puszczam je na noc do dyfuzora. No a z racji tego, że podróżuję, no to chciałbym Wam właśnie powiedzieć o tych olejkach, takich może też bardzo praktycznych do podróży, ale które też ja akurat wybrałem tym razem. Bo przy okazji też troszkę się nauczycie odnośnie tych olejków i myślę, że ich zastosowanie bardzo Was zainteresuje, bo to nie jest tylko takie zastosowanie bardzo znane, czy które gdzieś przeczytacie, tylko też wypracowane tutaj przeze mnie różnymi metodami prób i błędów. Może zaczynając po kolei, ja zacznę od tych olejków, które mam tutaj w formie właśnie takiego czystego płynu, czyli olejki stuprocentowe w buteleczce. Pamiętajcie, że to zawsze musi być buteleczka tak z ciemnego szkła. Chronimy to przed promieniowaniem UV, przed gorącem, dlatego że i przed dostępem do powietrza, dlatego że to są te czynniki, które powodują, że olejki się utleniają i tracą swoje właściwości. Dlatego też nie kupujcie olejków większych niż 15 ml. Bo po prostu, no chyba że używacie tak ogromnej ilości, albo właśnie robicie coś przy użyciu tych olejków, jakąś na przykład terapię, albo właśnie jakieś produkty, to wtedy rzeczywiście ma to sens. Natomiast z naszej praktyki wiemy, że te objętości powyżej 15 ml, no, są problematyczne pod kątem utrzymania wysokiej jakości olejków. Tutaj mam olejek z dzikiej pomarańczy i ja go mam zawsze z sobą. Myślę, że powiem, że w kontekście dość takim mało znanym i nietypowym odnośnie dbania o skórę, ale też przede wszystkim o zęby.
Ja codziennie przy pomocy dzikiej pomarańczy myję zęby. Oczywiście używam pasty do zębów, taką bez fluoru, ekologiczną, w której też już jest nawet dodatek olejków eterycznych. Natomiast zawsze dodaję sobie już, kiedy mam tą pastę na szczoteczce, kropelkę dzikiej pomarańczy i naprawdę efekt jest znakomity. W ogóle olejki cytrusowe świetnie dbają o nasze zęby, wybielają, zapobiegają powstawaniu płytki, znaczy tutaj kamienia, tak, nazębnego. Ogólnie działają świetnie przeciwdrobnoustrojowo. Naprawdę jest to bardzo ciekawa grupa olejków eterycznych, które warto mieć pod ręką. Natomiast jeżeli też robię na przykład olejowanie ciała, wiem też, że nie będę wychodzić przez przynajmniej kilka godzin na słońce, to często też w takim zabiegu, czy nawet jako dodatek do kremu, dodaję cytrusy, tylko zawsze uważajcie na efekt fototoksyczności, szczególnie jeśli chodzi o limonkę, grejpfrut, cytrynę, niektóre gatunki pomarańczy, chociaż tutaj na przykład już tangerynka, klementynka, właśnie dzika pomarańcza, one już praktycznie tego efektu fototoksyczności nie mają. Oczywiście tą dziką pomarańczy też możecie użyć sobie do dyfuzora, na przykład, żeby się zrelaksować i odpocząć, lub też poprawić Waszą koncentrację. To jest naprawdę olejek taki bardzo wszechstronny. Kolejnym ciekawym olejkiem jest oczywiście tea tree, czyli nasza melaleuka, drzewo herbaciane. Jest to olejek o wszelakim zastosowaniu. Tutaj też nawet możecie czasami umyć sobie zęby przy pomocy tego olejku i efekt też jest niesamowity. Właściwie takie uczucie jak po wizycie u stomatologa. Natomiast fajnie też czasami sobie dodać kropelkę do kremu, na przykład na twarz, żeby tą twarz też tak odświeżyć, trochę zrewitalizować. Też działanie silne przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, tak? Niestety przy podróżach to się zdarza, że no właśnie mamy też jakiś problem skórny, pojawiają się wypryski, wysypki, jakieś uczulenia, grzybica i tu nawet 100% stężenie olejku z drzewa herbacianego możemy nanieść na skórę i naprawdę efekt będziemy mieć znakomity, więc ten olejek też zawsze ze mną jest, a też bardzo poprawia wydolność oddechową, więc warto go mieć też w kontekście na przykład jakiejś infekcji. Kolejnym olejkiem jest kopajba. To jest przeciekawy olejek. Ja kiedyś już tutaj Wam o tym olejku nagrywałem, mówiłem. Nie, tu nie działają olejki tak, to znaczy olejek z melaleuki z dzikiej pomarańczy nie działa tak, że wybije całą mikrobiotę jamy ustnej. Proszę być spokojnym, to w taki sposób nie działa. A olejki cytrusowe wręcz mają na przykład udowodnione naukowo działanie takie, że potrafią wręcz pozwolić, żeby przyrost naszej naturalnej mikrobioty był tutaj no właśnie wsparty. Więc ja codziennie przy pomocy olejków myję zęby z niesamowitym rezultatem od kilku tygodni, czy nawet kilku miesięcy, tak? Bo to już trwa ponad pół roku i całkowicie wygasiły się wszystkie stany zapalne, które miałem, jeśli chodzi o przyzębie, u mnie też krwawiły dziąsła. Od tego momentu absolutnie nie ma tego problemu. Jeżeli coś się też nawet nasila, coś się dzieje, to ja po prostu biorę, będę Wam tutaj mówić też o lawendzie, po prostu biorę kropelkę lawendy i tak smaruję sobie dziąsła z jednej i z drugiej strony. Proszę wypróbować. Efekt myślę, że jest naprawdę znakomity. Często szukamy jakichś bardzo drogich rozwiązań, czy też decydujemy się na bardzo skomplikowane leczenie, które właśnie obciąża naszą mikrobiotę, między innymi dlatego, że tam używamy dużo środków syntetycznych, ale też wydajemy antybiotyki, a przy pomocy olejków możemy sobie bardzo pomóc. Olejek z kopajby to jest bardzo ciekawy olejek, dlatego że on ma bardzo dużo beta-kariofilenu. To jest taki związek, który jest kanabinoidem, czyli substancją dokładnie taką, jaką możemy też znaleźć w konopiach leczniczych. Będzie działać świetnie regenerująco na nasz układ nerwowy, zarówno już w takich stanach bardzo zaawansowanych, nawet chorobach neurodegeneratywnych czy innych, na przykład jakichś uszkodzeniach mózgu, ale generalnie będzie poprawiać regenerację układu
nerwowego, więc na przykład na noc, czy kiedy chcemy się wyciszyć, uspokoić, kopajba jest niezastąpiona. Też kiedy mamy już takie objawy neurologiczne typu ruchy, jeśli chodzi o na przykład nasze mięśnie, gdzie ciężko nam to kontrolować, czy jakiś duży ból, to tutaj kopajba też może przynieść niesamowitą ulgę, dlatego że to jest olejek, mówi się o takim bardzo silnym działaniu właśnie przeciwzapalnym. Więc kopajbę stosuję na wiele sposobów, ale też na przykład, kiedy jestem tak opalony, dodatek kropelki dwóch kopajby do kremu działa niesamowicie ochronnie na skórę, czy też pomaga, żeby ta skóra dużo łatwiej tutaj dochodziła do siebie po intensywnym wystawieniu na słońce. Czy można łączyć lawendę z drzewkiem herbacianym w jamie ustnej? Tak. Lawendę, na przykład kopajbę, lawendę, kadzidłowiec do jamy ustnej zostawiałbym już na takie sytuacje, kiedy na przykład jest jakiś stan zapalny, też po na przykład jakimś leczeniu, po wyrywaniu zęba, czy kiedy my czujemy, że coś tam się dzieje. Natomiast tak na co dzień stosowałbym raczej olejek z cytryny, z dzikiej pomarańczy, z drzewa herbacianego. Do takiej codziennej higieny jamy ustnej. Kopajba też ma w ogóle ciekawą właściwość, bo ona też potrafi wybielać nasze zęby, więc może działać bardzo wszechstronnie. Ogólnie temat dbania o naszą jamę ustną w różnych kontekstach, też nawet leczenia, wyrywania zębów, jest omówiony między innymi na naszej grupie Armaterapia w praktyce. To jest taka grupa, do której macie bezpłatny dostęp, kiedy u mnie się zarejestrujecie, jeśli chodzi o korzystanie z olejków deuterowych i wtedy macie taką kompleksową opiekę, w którą między innymi właśnie wchodzą treści z tej grupy, a tych treści jest bardzo dużo, są bardzo ciekawe, bardzo praktyczne przede wszystkim. W tej grupie już jest blisko 300 osób. Więc zachęcam, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, chcecie uzyskać taką opiekę, to możecie do mnie napisać. Ja tutaj zostawię też mail, czy też możecie zawsze napisać do mnie tutaj na Instagramie, to ja Was pokieruję dalej na moją pocztę, ale tutaj jest do mnie kontakt, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Ja generalnie zajmuję się takim kompleksowym prowadzeniem terapii, między innymi przy użyciu olejków eterycznych. Kopajba do dyfuzora raczej wieczorem, dlatego że ona nas bardziej będzie tak uspokajać, wyciszać. Chociaż jak ktoś ma taką potrzebę, to może ją stosować również w ciągu dnia. Natomiast to jest też olej, który bardzo chętnie stosuję wewnętrznie i na skórę. Dobrze, to teraz może pójdźmy do tej lawendy, o której już troszkę powiedziałem. Lawenda świetnie działa tutaj na naszą skórę przy wszelkiego rodzaju poparzeniach, skaleczeniach, obtarciach, trądziku. Ma też działanie przeciwhistaminowe, właśnie przy alergiach, przy nietolerancjach, przy przeróżnych też problemach pokarmowych. Naprawdę lawendą możemy sobie bardzo pomóc. Ona też pięknie wycisza, uspokaja, poprawia jakość naszego snu. No, jest to olejek naprawdę tak wszechstronny, że gdybym miał wybrać no naprawdę już jeden, dwa olejki, to myślę, że między innymi tutaj stawiałbym na lawendę, bo przy pomocy lawendy jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić. Pięknie pachnie. Więc tutaj naprawdę ciężko znaleźć jakikolwiek minus na temat olejku lawendowego. Jest bardzo bezpieczna, skuteczna. Można też stosować ją u dzieci, nawet u takich najmniejszych noworodków. Oczywiście u dzieci zawsze w rozcieńczeniu, który jest adekwatny tutaj do wieku. Więc bardzo Wam polecam lawendę. Tak, właśnie tutaj, tak jak mnie słońce dość mocno opaliło, to co drugi dzień, czy szczególnie po takim intensywnym dniu na słońcu, robię bardzo prostą rzecz. To też jest opisane, czy omówione u mnie na stories. Jak sobie wejdziecie do mnie na profil, to tam jest olejowanie ciała. I właśnie ja robię taki zabieg, czyli na mokrą skórę po kąpieli lub po prysznicu nakładam oliwę wymieszaną z olejkami eterycznymi i bardzo często ląduje tam między innymi lawenda. Ale jak Was to interesuje, to sobie po prostu poszukajcie u mnie na profilu olejowanie ciała i znajdziecie ciekawe informacje. Tutaj było pytanie o infekcję, no to właśnie OnGuard, tak? OnGuard świetna sprawa, można go połączyć na przykład z kopajbą albo z kadzidłowcem. U mnie na grupie też jest opisany taki
protokół antyseptyczny, no, którym myślę, że już kilkaset osób przynajmniej sobie bardzo pomogło w bardzo ciężkich sytuacjach, przy właśnie grypie, przeziębieniu, też przy COVID-zie, więc ma bardzo duży potencjał. Pamiętajcie też, że olejki działają między innymi na też te bakterie, które są antybiotykooporne. I co jest jeszcze ciekawe, my tak naprawdę nie musimy być tutaj bardzo dokładni, to znaczy nie musimy wiedzieć, czy ta infekcja jest na 100% bakteryjna, czy wirusowa. Olejki zadziałają i tu, i tu. I to jest ta przewaga olejków nad antybiotykami bardzo często. Natomiast OnGuard, bardzo ciekawa mieszanka, która jest zawsze ze mną, dlatego że właśnie niejednokrotnie ratuje życie w takich sytuacjach podbramkowych, kiedy czujemy, że możemy być chorzy albo zaczynamy chorować. To jest to właśnie mieszanka pięciu olejków: eukaliptusa, goździka, cynamonu, dzikiej pomarańczy. To jest właśnie taka mieszanka na bazie, tak jakby mieszanki złodziei, czyli mieszanki, która była kiedyś używana w czasach zarazy. Niesamowite działanie, bardzo skuteczna, bardzo taka wdzięczna mieszanka, która może nam uratować dosłownie życie, szczególnie też na jakimś wyjeździe, tak? Często, kiedy ja gdzieś tam zaczynam kichać, bardzo często między innymi sięgam też pod OnGuard. Możemy też go dyfuzować. I to też świetnie odświeża czy dezynfekuje powietrze, które jest wokół nas. I z OnGuardem jest ciekawa rzecz, bo my mamy parę takich rzeczy tutaj. Między innymi mamy taki fajny też płyn do dezynfekcji, w którym właśnie mamy też olejek z tej mieszanki OnGuard. Wystarczy, że sobie popsikamy. Świetnie to pachnie w ogóle. No to jest połączenie takich olejków, bym powiedział, już świątecznych, zapachów świątecznych, właśnie goździk, cynamon, dzika pomarańcza, one pięknie się łączą, świetnie pachną, więc naprawdę to też jest nie tylko taki świetny produkt dla naszego ciała, ale też świetnie działa na naszą psychikę, bo mamy dobre skojarzenia z takimi zapachami. Mamy też taki ciekawy produkt, to są takie kuleczki, gdzie jedna kuleczka to jest 1/4 kropli olejku OnGuard i to jest na przykład super dla dzieci. Jeżeli macie już takie dziecko, które wiecie, że się nie zakrztusi, które przełyka, czyli tam powiedzmy od 3, 4 roku życia, możecie podać taką kuleczkę przy infekcji i to jest jak 1/4 kropli. I też pamiętajcie, że te olejki, które są no, z grupy gorącej, jak cynamon, goździk, imbir, anyż, no staramy się, ja już nie mówię tutaj też oregano, tymianek, majeranek, staramy się rozcieńczać i to dość mocno, dlatego że one mogą podrażnić błonę śluzową. Natomiast tutaj to jest mieszanka i tego goździka i cynamonu nie jest aż tak dużo, a tu jeszcze jest 1/4 kropli. I bierzemy do buzi, możemy sobie też wziąć w to miejsce, gdzie chcemy, żeby ten szczególnie olejek się uwolnił. Przegryzamy i wtedy te olejki się uwalniają i one zaczynają też tutaj spływać, czyli działają na wirusy i bakterie, które są w gardle, ale goździk między innymi ma świetne działanie przeciwbólowe. Między innymi tutaj chodzi o eugenol, którego jest bardzo dużo w olejku goździkowym. To jest też taki charakterystyczny zapach i ten olejek też może bardzo tutaj pomóc w kontekście zarówno przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym, ale też przeciwbólowym. Kolejnym olejkiem, który bardzo często ze mną wędruje, jest kadzidłowiec. On super działa na nasz mózg, na nasz układ właśnie nerwowy, na nasze emocje, na naszą pamięć, na właśnie też naszą skórę, na układ pokarmowy, też układ hormonalny, gasi stany zapalne, ma świetne działanie też właśnie przy chorobach nowotworowych. Bardzo ciekawy olejek, który też pięknie pachnie. Niektórzy nie zawsze na początku lubią ten zapach. Też mówi się, że olejek z kadzidłowca to jest właśnie energia bardziej męska, czy pokazuje naszą relację z naszym ojcem. Więc to jest olej, który na pewno warto mieć na swoim zapleczu, bo to jest trochę taki odpowiednik lawendy dla mnie. I te olejki też w ogóle warto łączyć, na przykład kadzidłowiec i lawendę, i świetnie będą właśnie działać na skórę, czy puścić sobie taką mieszankę na noc, na kilka godzin i naprawdę zobaczycie, że wasz sen będzie jeszcze lepszy, będzie głębszy i będziecie po prostu lepiej tutaj zregenerowani.
Kolejnym olejkiem, który często ze mną wędruje, to jest cytryna. Czasem przy pomocy cytryny też sobie myję zęby wymiennie z tą dziką pomarańczą. Możemy dodać krople dwie do wody, wymieszać i wypić. Olejki cytrusowe jak najbardziej nadają się do wody, pomimo tego, że się nie rozpuszczają w wodzie, tylko właśnie w tłuszczach i w alkoholach, to one są delikatne, dlatego że proces tłoczenia powoduje, że te olejki nie są tak intensywne jak olejki destylowane. Ale uważamy przy cytrynie, ona jest fototoksyczna, czyli na przykład jeżeli wybieracie się, nie wiem, na plażę, czy wychodzicie na zewnątrz, gdzie jest intensywne słońce, to unikamy kontaktu bezpośredniego olejku cytrynowego z naszą skórą, dlatego że nie zawsze, ale mogą pojawić się takie no, dość nieładne plamy, czasami nawet może się z tego zrobić blizna, to może schodzić bardzo długo. To jest po prostu ten efekt fototoksyczności. To jest kwestia takich związków jak furanokumaryny, które są właśnie między innymi w olejkach cytrusowych. I z racji tego, że te olejki są właśnie tłoczone, to te związki przechodzą do tych olejków i no właśnie kiedy mamy kontakt takiego olejku z furanokumarynami z naszą skórą i później do tego dochodzi światło UV, czyli światło słoneczne, to niestety, ale możemy mieć problem właśnie w postaci takich zmian skórnych. One w większości przypadków później się wycofują, no ale lepiej unikać takich sytuacji. I szczególnie olejek właśnie z bergamotki, z limonki, z cytryny. Tutaj trzeba na to uważać. Ciepła woda rano, tak, jak najbardziej można też z cytryną, z pomarańczą. Też świetnie po tym się poprawia nastrój. W ogóle cytryna jest niesamowitym takim boosterem dla naszych komórek, szczególnie dla mitochondriów. Ja bardzo często w terapiach rozpisuję właśnie użytek cytryny też wewnętrznie i efekty są super, naprawdę są, bym powiedział, nawet czasami rewelacyjne. Oregano, bardzo ciekawy olejek. Teraz go używam troszkę więcej ze względu na to, że akurat to jest taka część mojego protokołu, który robię na Helicobacter, na pasożyty, szczególnie tutaj Lamblię. I tutaj olejki też są moim zdaniem naprawdę na wagę złota. Ale oregano działa właśnie generalnie przeciwpasożytniczo, antyseptycznie, tak? Czyli wszelkiego rodzaju choroby, jakieś przeziębienia, grypy i tak dalej, tu oregano naprawdę może być niezastąpione. Możecie na przykład wziąć łyżkę oliwy, dać sobie krople oregano, wymieszać to i wsmarować w klatkę tutaj piersiową, w plecy i pójść na przykład później spać, czy szczególnie zrobić sobie to wieczorem, żeby się tak jakby wypocić i gwarantowane, że infekcja się nie rozwinie albo się mocno wyhamuje. Natomiast uważamy z tym olejkiem dość mocno, bo to jest olejek z grupy gorących, naprawdę bardzo intensywny, bardzo może podrażnić Waszą skórę i błony śluzowe, więc zawsze rozcieńczenie. Czy też mamy taką zasadę, że jak zaczynacie swoją przygodę z olejkami, to zawsze na początku staramy się stosować rozcieńczenie, a później w miarę tego, jak my się przyzwyczajamy do olejków, jak się uczymy, jakie są reakcje między naszą skórą a olejkami, wtedy możemy sobie zwiększać te stężenia, czy czasami właśnie, tak jak się skaleczymy, poparzymy, zastosować 100% lawendy albo na jakąś zmianę taką grzybiczą, czy zmianę taką trądzikową, 100% kadzidłowiec lub 100% drzewo herbaciane. Ale to są wyjątki, tak? Raczej te olejki staramy się rozcieńczać. Bardzo ciekawy olejek, olejek z patchouli. Mówi się, że połowa osób lubi olejek z patchouli, a połowa nie. Ten zapach jest taki dość ziemisty, niektórym się kojarzy nawet z piwnicą. To jest olejek bardzo intensywny. On pochłania świetnie zapachy. Czyli też, jeżeli chcecie coś odświeżyć, a to szczególnie, jeżeli na przykład podróżujemy, idziecie do jakiegoś pokoju, gdzieś do hotelu, czy macie wokół siebie no, jakiś zapach, który Wam przeszkadza, patchoula naprawdę potrafi to pochłonąć i zneutralizować. Dlatego też patchoulę używam jako naturalny dezodorant. Możecie sobie zrobić taki dezodorant z sodą oczyszczoną, z olejem kokosowym i dodać trochę właśnie tego olejku z patchouli. A ja stosuję nawet 100% olejek z patchouli i naprawdę sprawdza się rewelacyjnie. Nawet przy takich upałach powyżej 30 stopni potrafi pochłonąć właściwie każdy zapach. No i to jest oczywiście rzecz naturalna, tak? Czyli unikamy tych dezodorantów, antyperspirantów, które bardzo zapychają tutaj
nasz układ limfatyczny, źle działają na układ właśnie krwionośny, ale szczególnie tutaj niszczą węzły chłonne, czy je bardzo blokują i stąd między innymi dużo pań ma problemy, jeśli chodzi o piersi, jakieś guzki, torbiele, czy zmiany już takie nowotworowe. Tak, patchoula super też na przykład jako naturalny płyn do płukania, jako taki naturalny odświeżacz powietrza. Też można, tak jak tutaj Marta napisała, nasączyć kulę i wrzucić sobie do suszarki, do ubrań i wtedy te ubrania też będą pięknie pachnieć. W ogóle patchoula jest bardzo ciekawa, bo ona przyciąga ciekawe osoby do nas, powoduje, że szczególnie przychodzą do nas te osoby, które są bardzo do nas podobne. Także warto zastanowić się nad używaniem patchouli. Tak, tutaj też Agnieszka napisała, że robi ręcznie robiony taki dezodorant i dodaje patchoulę. Jak najbardziej patchoula i lawenda to są te olejki, które mogą być naturalnymi dezodorantami. Mieszanka Zengest. Ja na tym wyjeździe jej nie użyłem i nie używam jej zbyt często, ale zawsze musi być ze mną, dlatego że nigdy nie wiemy, kiedy niestety będziemy mieć pogorszenie naszego samopoczucia, jeśli chodzi o trawienie. To może być sytuacja zarówno stresowa, jak i sytuacja taka, że po prostu czymś się zatrujemy, zjemy coś nieświeżego, będziemy mieć problem tak ze strawieniem. Tutaj skład jest niesamowity. Dlatego, że mamy m.in. olej kminkowy, miętowy, imbirowy. Naprawdę mieszanka Zengest, kto ją użył choć raz przy problemach z układem pokarmowym, jest w szoku, że ona potrafi zadziałać po prostu z minuty na minutę i bardzo pomóc, również w takich sytuacjach bardzo ciężkich, jak zatrucia pokarmowe. Też przy problemach lokomocyjnych. Przy takiej chorobie lokomocyjnej, kiedy mamy jakieś mdłości. I świetna jest dla dzieci, tak, już dla kilkuletnich dzieci jak najbardziej można na przykład wziąć łyżeczkę z miodem i podać krople dwie na takiej łyżeczce czy z oliwą i też pomogą bardzo te olejki, które tutaj są, ale można przede wszystkim też ją rozcieńczyć, czyli wymieszać z jakimś tutaj takim olejem bazowym, to może być oliwa, to może być olej z migdałów, to może być właśnie żożoba, co macie pod ręką, nawet jakaś oliwka i zrobić taki masaż dziecku, jeśli chodzi o brzuszek i naprawdę efekt będzie super. Więc nie zawsze te olejki wewnętrznie muszą być stosowane, szczególnie u dzieci czy u tych mniejszych dzieci, gdzie raczej wewnętrznie olejków nie stosujemy. Tak, patchoula przyciąga bardzo, bardzo. Więc zachęcam Was, żebyście potestowali. Generalnie olejki tak naprawdę działają przede wszystkim na naszą energetykę. A to, jaki mamy efekt, jeśli chodzi o nasze ciało i o naszą psychikę, jest moim zdaniem bardziej efektem ubocznym. Oczywiście, tak jakby też mamy całą masę badań naukowych, które pokazują, że olejki działają na naszą psychikę i na nasze ciało, na fizjologię, na różne procesy, ale przede wszystkim chodzi w aromaterapii o działanie na naszą energetykę i na ciała subtelne. Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o patchoulę 100%, to ja po prostu. Patchoula jest też bardzo ciekawa, bo to jest olejek bardzo gęsty, więc widzicie, ja ją mam jakiś czas i tu nic nie leci. Ja po prostu biorę sobie tutaj, już mam powiedzmy z pół kropli, tu mam pół kropli i po prostu tak smaruję gdzieś tutaj pod pachą. Tu już jestem posmarowany, więc ja sobie wetrę tutaj, żeby też mi poszło w węzły chłonne. No, dzisiaj będę pachnieć wyjątkowo, bo nie dość, że robiłem rano olejowanie ciała, to jeszcze się nacieram dodatkowo tutaj patchoulą, więc. A patchoula jest bardzo intensywna, naprawdę, patchoulę czuć bardzo. No i to jest olejek, tak jak mówię, na naszą energetykę świetnie wspierający. Tak, Zengest też na bóle głowy jak najbardziej, między innymi dlatego, że tam jest mięta pieprzowa, ona bardzo tutaj pomaga przy bólach głowy, a często te bóle głowy też wynikają z problemów trawiennych. Jak nie pasuje nam olejek, to są dwie opcje. Albo on zwraca naszą uwagę na jakiś element w naszym życiu, z którym powinniśmy teraz popracować. Jeżeli nie jest to dla nas problem, to staramy się delikatnie ten olejek włączać do tak jakby naszej tutaj codzienności.
I naprawdę dość szybko możemy się przekonać, że ten olejek tak naprawdę zaczyna nam się podobać. Natomiast jeżeli nas tak ewidentnie odrzuca, to tutaj szedłbym jednak w takim kierunku, żeby też się do niczego tak jakby nie zmuszać i po prostu zostawić ten olejek, bo może jest tak, jak mówi też o tym medycyna chińska, że czasami, jeżeli właśnie te zapachy nam bardzo nie pasują, czy coś jest nie tak z olejkiem, ale oczywiście zakładam, że to jest olejek prawdziwy, tak? Taki ekologiczny, bo tych olejków na rynku polskim jest cały czas bardzo mało. To jest raptem może z dwie, trzy firmy i tyle. Natomiast tak medycyna chińska mówi nam o tym, że jeżeli jakiś zapach nam nie pasuje w olejku, to może też właściwości tego olejku na dany moment nie są dla nas wskazane. Mamy olejków przynajmniej kilkaset, więc warto z nimi pracować. Ja taką historię miałam ostatnio z olejkiem neroli, tak, że dość długo był to olejek, który nie pachniał dla mnie pięknie, czy ten zapach mnie nie pociągał, a teraz ja go bardzo lubię i bardzo dobrze mi się kojarzy. Natomiast rzeczywiście przyszedł do mnie z kilku stron, tak jakby mi się potwierdziła ta praca z neroli i ja wiem na co tak jakby ten olejek chciał zwrócić moją uwagę, więc to też jest bardzo ciekawe. Tak, patchouli to baza wielu perfum, właśnie Liang Liang i właśnie tutaj patchouli często są jako taka baza do perfum. To jest właśnie ta dolna nuta. Jeśli chodzi o torbiele w piersiach, to między innymi zainteresowałbym się lawendą i kadzidłowcem. Bo to są olejki, które będą też bardzo poprawiać tutaj, ale też cyprys, też trawa cytrynowa, takie olejki, które będą poprawiać i generalnie przepływ limfy, one mogą być bardzo też pomocne. Mam też taką bardzo ciekawą mieszankę, mieszankę Supermint. To jest mieszanka, którą wydała doTERRA chyba parę miesięcy temu, z początkiem tego roku. Świetna mieszanka, bo ona tak naprawdę łączy tutaj cztery gatunki mięt. Miętę pieprzową, miętę zieloną, miętę ogrodową, miętę japońską. I bardzo ciekawe właściwości mamy, jeśli chodzi szczególnie o działanie na nasz układ pokarmowy. Czyli znowu przy niestrawności świetnie będzie ta mieszanka działać, zarówno na użytek wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Przy też właśnie jakimś takim osłabieniu, rozespaniu, kiedy też na przykład jedziecie w samochodzie, to możecie sobie dać taką kropelkę Supermint, właśnie gdzieś tutaj posmarować też klatkę piersiową. Raczej unikamy bardzo blisko okolic oczu, bo to jest olejek bardzo lotny i ze względu na sporą zawartość mentolu w tej mieszance, jednak mogą nam oczy zacząć łzawić, więc jeżeli macie problem taki, że Was boli głowa, to raczej smarujemy tutaj tą linię włosów, a nie tutaj gdzieś bardzo blisko oczu, ale czy możemy nawet powąchać sobie przez chwilkę z buteleczki, jeżeli nie macie dyfuzora. I to jest mieszanka, która bardzo nam może pomóc też się tak jakby pobudzić. Natomiast mało osób wie, że generalnie też mentol i karwon, które są w tutaj olejkach miętowych, one też nas dobrze odprężają tak naprawdę. Więc to nie jest tak, że olejki miętowe zawsze nas będą pobudzać. To też dużo zależy od tego, jakie są nasze potrzeby. Ale to też na pewno olejki, które bardzo będą poprawiać przepływ powietrza, szczególnie jeśli chodzi o nasze drogi oddechowe, tutaj nos, zatoki. Jeżeli macie taką opuchniętą śluzówkę, to olejki miętowe będą też na wagę złota. No i ostatnia mieszanka, którą mam tutaj na podróży w swoim kuferku, to jest mieszanka Serenity. Pięknie pachnie, naprawdę jest to dla mnie jeden z piękniejszych zapachów. Ma bardzo ciekawy skład, bo bardzo taki właśnie relaksujący, usypiający, poprawiający też nastrój, dlatego że to są olejki, które będą bardzo poprawiać głębokość, jakość naszego snu, dzięki czemu będziemy dużo lepiej zregenerowani, wypoczęci i często tą mieszankę też biorę z sobą, dlatego że nigdy nie wiem do końca, jakie będę mieć warunki, jeśli chodzi o moje spanie, więc to jest trochę takie zabezpieczenie, więc możecie sobie nawet dać taką kropelkę na poduszkę albo na piżamę,
albo 3-4 krople do dyfuzora i puścić na całą noc i będziecie mieć niesamowicie przespaną noc. Jeszcze parę słów o tym, co mam tutaj, tak? Dlatego, że mam nie tylko olejki stuprocentowe w podróży, ale mam też olejki takie w rolonach, które już mają rozcieńczenie, chociaż nie wszystkie, ale większość tak. Jeśli chodzi o jakąś wysypkę wokół oczu, no to na pewno bym uważał w takim znaczeniu, że tu już bym stosował rozcieńczenia, czy z dużym marginesem to smarował, dlatego że olejki zawsze wędrują. Natomiast wszelkiego rodzaju takie tutaj sprawy przy oczach, lawenda, kadzidłowiec, kopajba, drzewo herbaciane, kosanka, manuka, to będą te olejki, które na pewno bardzo nam tutaj pomogą. I możecie takie olejki też kupić sobie w rolonie albo zrobić samemu taki rolon. To polega na tym, że po prostu mamy taką buteleczkę z taką kulką i tutaj wlewamy olejki, wlewamy olej bazowy, no i później smarujemy te okolice ciała, skórę, które nas najbardziej interesują. Olejek neroli, bardzo ciekawy, on świetnie działa na naszą psychikę, bardzo nas też uspokaja, wycisza, poprawia koncentrację. To jest ponoć ten olejek, który kochała też Kleopatra i nasączała nim maszty swoich tutaj statków. Świetnie będzie działać właśnie na skórę, bardzo dobrze działa na nasze Shen, czyli na tą sferę związaną z umysłem, ale też z emocjami, z psychiką, jeśli chodzi o takie spojrzenie medycyny chińskiej. I często ja ten olejek stosuję też jako perfumy, bo pięknie teraz dla mnie pachnie, a wcześniej był to dla mnie ciężki zapach. Mam też z sobą olejek różany. No to róża, nie ma drugiego takiego olejku, który by tak dużo robił dla nas, tak? To jest olejek, który służy przede wszystkim do takiego uspokojenia, wyciszenia. Ja też często smaruję się różą właśnie na noc, żeby lepiej spać. Ale to jest też olejek, który będzie bardzo dużo nam dawać takiego wsparcia, czy właśnie powodować, że sami sobie będziemy dawać tego wsparcia jeszcze więcej, więc warto też z różą się zaznajomić. Mam tutaj olejek dość rzadki, ale bardzo ciekawy. To jest olejek z osmantusa, świetny kosmetyk. Dla mnie też jeden z piękniejszych w ogóle zapachów, jaki do tej pory odkryłem. To jest ciekawe też zioło w medycynie chińskiej, które świetnie działa właśnie na wątrobę, na wzrok, na układ pokarmowy, ale w takim rolonie jest niesamowitym dla nas antydepresantem, ale też właśnie świetnie będzie działać na skórę. Mam też taką mieszankę Finker, to już jest bardziej z takiej serii dla dzieci, ale te mieszanki dla dzieci świetnie działają też na dorosłych. Jestem bardzo zaskoczony tą mieszanką. Chyba to jest jedno z moich takich największych zaskoczeń, jeśli chodzi o produkty doterowe, dlatego że dosłownie w przeciągu minuty, dwóch po posmarowaniu się, szczególnie jeśli chodzi gdzieś tutaj o skronie, o nos, o tutaj szyję, węzły chłonne, posmarowanie się tą mieszanką powoduje, że odechciewa mi się spać i poprawia mi się naprawdę bardzo koncentracja. Natomiast no, nie powinno to dziwić, bo i skład, i sama nazwa Finker mówią o tym, że to jest właśnie mieszanka na poprawę takiej wydolności naszej umysłowej, na poprawę właśnie koncentracji. Jest tutaj między innymi olejek z vetiveri, z mięty pieprzowej, z klementynki, z rozmarynu. Bardzo ciekawy w ogóle zapach. Bardzo mi się też podoba. Tutaj mam coś, co tak naprawdę nie jest rozcieńczone, a jest w rolonie i to jest takie już stuprocentowe stężenie. To jest Salubel, o którym część z Was doskonale wie, bo mieliśmy kiedyś taką promocję parę tygodni temu, że do zamówień było dodawane Salubel. To jest niesamowity kosmetyk. No, moc tych olejków jest potężna, bo tutaj mamy mirrę, kadzidłowiec, kocankę, drzewo sandałowe, lawendę, czyli no, pięć olejków o takim przeogromnym działaniu na naszą tutaj skórę. I to jest świetny taki preparat anti-aging, przeciwstarzeniowy, przeciwzmarszczkowy, więc warto nim sobie tutaj smarować skórę, szczególnie po jakimś umyciu, żeby dodatkowo ją jeszcze tutaj wesprzeć, jeśli chodzi o regenerację. Natomiast te olejki też świetnie będą działać na naszą energetykę, psychikę. No i odnośnie właśnie takiej pracy z energią, no to mieszanka Neshama jest bardzo ciekawa. Ona znów się pojawiła w sprzedaży. To jest mieszanka, w ogóle Neshama z hebrajskiego znaczy dusza. To jest mieszanka, która ma nam pomóc w kontakcie z naszą duszą, z naszym przeznaczeniem.
ale jej skład jest piękny, też świetnie pachnie. Też jeden z moich ulubionych takich zapachów. Dość delikatny, ale taki bym powiedział bardzo kompletny. To znaczy bardzo ładnie te olejki w tej mieszance się harmonizują. To też będzie świetna mieszanka, jeśli chodzi o takie wyciszenie, uspokojenie do medytacji, ale ja uwielbiam jako kosmetyk. Bardzo często nią właśnie smaruję skórę twarzy. Olejek z kocanek włoskich, czyli z Helichryzum italicum. Bardzo ciekawy olejek o takim silnym działaniu właśnie przeciwstarzeniowym, poprawiającym gojenie. Też olejek działający silnie przeciwkrwotocznie. Więc jeżeli mamy jakąś ranę, skaleczenie, bardzo krwawimy, to ten olejek potrafi nam bardzo pomóc. Warto go mieć też w zanadrzu, też przy jakimś poparzeniu słonecznym, poparzeniu też na przykład wrzątkiem, jak najbardziej on może być użyty, ale działa też silnie przeciwzapalnie, działa na różnego rodzaju bakterie, między innymi gronkowca, który często jest antybiotykooporny, więc to też jest taki olejek, no, którym warto się na pewno zainteresować w kontekście takim nie tylko profilaktycznym, ale terapeutycznym. Tu mam taką mieszankę HD Clear. Ona jest właśnie bardzo ciekawa, bo ona jest dedykowana, jeśli chodzi o jakieś zmiany skórne, szczególnie na przykład taki trądzik. Tutaj skład jest też bardzo ciekawy i świetnie pachnie ta właśnie mieszanka, bo tutaj mamy cynamon kamforowy, jest drzewo herbaciane, jest właśnie licea, czyli to jest właśnie pieprz kubeba, jest eukaliptus, globulus konkretnie, jest też geranium. Czyli bardzo dużo olejków o takim działaniu właśnie antybakteryjnym, gdzie na przykład mamy jakieś problemy skórne, to właśnie taka mieszanka może bardzo pomóc. Zarówno u dorosłych, jak i na przykład u nastolatków, którzy mierzą się na przykład z takim bardziej trądzikiem młodzieńczym. Manuka, też niepopularny olejek, bardzo ciekawy z Nowej Zelandii. Bardzo specyficzny zapach, ale ten zapach mi się bardzo podoba. To jest olej, który znowu, na przykład przy opryszczce, przy trądziku, też dla poprawienia generalnie regeneracji naszej skóry będzie bardzo pomocny, ale też może poprawić tutaj tak jakby nasz nastrój. Bardzo lubię ten zapach i to działanie też jest bardzo ciekawe. Dość intensywny olejek, jeśli chodzi o swoje działanie. Może się wydawać po zapachu, że on nie jest taki mocny, natomiast jego działanie jest bardzo ciekawe. Więc ten olejek też dość często ze mną wędruje. No i mam jeszcze taką bardzo ciekawą mieszankę, mieszanka Consol. Jak sama nazwa mówi, mieszanka nastawiona na wsparcie w trakcie jakiejś straty, też odczuwania takiej żałoby. I tak dalej. Piękny zapach, naprawdę dość mocny, dlatego że tutaj między innymi jest róża, która też pięknie pachnie, ale no, jest to jedna z moich ulubionych mieszanek od Dotery i ona też może być świetnym kosmetykiem, ale właśnie szczególnie kiedy macie jakieś intensywne emocje, ta mieszanka naprawdę może zdziałać tutaj cuda. Szczególnie kiedy macie dużo smutku, jakieś stany depresyjne. Przechodzicie może też jakąś intensywną taką sytuację w waszym życiu, terapię, to ta mieszanka naprawdę będzie świetna. No i generalnie jakakolwiek strata, która was dość mocno dotyka. Więc tak to wygląda. Kuferki możecie kupić na Allegro. Kuferek 12 olejków i tutaj tak 10 rolonów i to jest taki mój zestaw na podróż, w którym się czuję bardzo komfortowo. Dodatkowe rzeczy to kuleczki wam pokazywałem. Płyn do dezynfekcji. To jest też ciekawa rzecz. To jest po prostu taki balsam, taki pomadka, tak, do ust. Bardzo fajne, bardzo to lubię, bo smak jest fajny, ale też czuć, jak się niesamowicie nawilżają się usta. To jest naturalne z dodatkiem właśnie olejków eterycznych i też coś, co biorę zawsze z sobą. To jest taki sztyft, gdzie mamy właśnie dodatek olejku, czy mieszanki Deep Blue i olejku z kopajby. Olejek z kopajby już wiecie, działa przeciwzapalnie silnie i sama też mieszanka Deep Blue ma takie działanie. Bardzo charakterystyczny taki zapach, między innymi kamforowy, bo tutaj też jest kamfora, ale duża ilość olejków o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Więc wszelkiego rodzaju złamania, zwichnięcia, stłuczenia, obtarcia,
siniaki, zakwasy, jakieś takie, kiedy czujemy napięcie, tak, jeśli chodzi o szyję, o kark, czy generalnie nasze ciało, to między innymi taki stick, czyli właśnie taki sztyft z mieszanką Deep Blue i z Copaibą też może bardzo pomóc. 30-60 sekund i w większości przypadków jest po bólu. Więc tak to wygląda z mojej strony. Taki spontaniczny live dla Was. Mam nadzieję, że wynieśliście troszkę informacji z tego spotkania. Jeszcze jak macie jakieś pytanie, to ja mam parę minut i mogę odpowiedzieć. Jeżeli generalnie jesteście zainteresowani aromaterapią, to ja Was serdecznie zapraszam do kontaktu. Ja od kilku lat zajmuję się generalnie terapiami naturalnymi. Jestem naturoterapeutą, zielarzem, fitoterapeutą, hirudoterapeutą. Wykonuję też zabiegi akupunktury, mózgoterapii dokłębnokomórkowej, czyli przy pomocy kamertonów. I przy zabiegach oczywiście korzystam też z olejków, czy układam dla Was kompleksowe terapie oparte głównie o tutaj narzędzia naturalne i aromaterapia i olejki eteryczne na ten moment są w wielu przypadkach właściwie takim kluczowym elementem. Więc jeżeli Was to interesuje, to ja zapraszam Was do kontaktu. Mam bardzo dużo różnych osób, z którymi pracuję, zarówno pod takim kątem terapeutycznym, czy też nawet bardziej kątem biznesowym. Więc jeżeli Was to interesuje, też jesteście specjalistami, czy generalnie pasjonatami aromaterapii, to możecie do mnie napisać i ja mogę Wam powiedzieć, jakie są tutaj możliwości, a są ogromne, jeśli chodzi o olejki eteryczne. Naprawdę one się pojawiły 2,5 roku temu w moim życiu i bardzo to życie zmieniły, zrewolucjonizowały pod właściwie każdym względem. Przede wszystkim olejki bardzo dużo dają mi takiej możliwości pracy z samym sobą, z emocjami, z właśnie podejściem też do świata zewnętrznego, do relacji z innymi, więc to w nich najbardziej tutaj cenię. Jest możliwość konsultacji online jak najbardziej. Tutaj też zostawię namiar na moją stronę, ale też na stronę możecie wejść przez bio w Instagramie. Też niedługo wystartuje moja nowa strona internetowa. Właściwie już ją kończymy. Praktycznie jest ukończona, ale tam chcemy jeszcze dopracować szczegóły. I myślę, że na nowej stronie jeszcze bardziej komfortowo będziemy się wszyscy czuli. I tam też są informacje zamieszczone na temat konsultacji. Ja Wam bardzo dziękuję za dziś. Cieszę się, że nawet przy tak spontanicznym live'ie było przynajmniej kilkadziesiąt osób. Oczywiście spotkanie będzie zapisane, więc będziecie mogli do niego wrócić. Też wrzucę to jak zawsze na YouTube. Będzie mi też miło, jeżeli się tym podzielicie z innymi, bo bardzo mi zależy właśnie na tym, żeby taka wiedza na temat wykorzystania olejków eterycznych docierała jak najdalej, jak najszerzej, bo olejki eteryczne możemy wykorzystywać nie tylko w profilaktyce, ale generalnie w terapiach. One mają działanie tutaj udowodnione naukowo, lecznicze, więc możemy z tego naprawdę z dużym powodzeniem korzystać. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Też jeśli jeszcze się pojawią tutaj jakieś ciekawe informacje, to będę Was o tym informować. Też u mnie dużo macie zapisanych informacji na stories, na profilu. No i chyba tyle z mojej strony. Także wielkie dzięki, trzymajcie się, miłego popołudnia, do zobaczenia, do usłyszenia.